Witamy panowie. Jest sobota 15:20. Światło pogasimy. Co się boicie? Rozpuszczanie gołębi. Nie ma ganiania już. Młodziaki rosną jak na drożdżach. To miedziane są. Jaśniaki też. Nie ma ich dużo, ale troszkę jest. Tu jest największy jaśniak i mają jajka, zobaczcie. Ma kuper, no co zrobimy. A tutaj siedzi, panowie, nawet nie wiedziałem, Rumunek. Rozpuszczamy. Nie ganiamy, tylko jaśniaka. Dzisiaj byłem w Tczewie. Same się zerwały. Buciany wyrzuciłem. Prawie się sparzyły, ale jeszcze nie wiadomo. Klepały. Ale mam dla was niespodzianeczkę malutką, co przywiozłem z Tczewa. Wszystko będzie do sprzedania na Oliksie. Tu mam jaśniaka, bo szedł mi w parę. Tam 3 jajka. Dobiją my te gołębie niektóre. Gdzie niegdzie w miskach po 3 jajka. Tu mam jaśniaka wrzuconego i żółtą tą kalekę. Czyli tą, co się prawie rozbiła o halę. We szwanczkę żółtą, tak. Zaraz coś pokażemy. Widzicie, nie można puszczać tych. A chyba 4 świeże są. Przemek mi przywiózł, ten z koło nowego dworu. O tą groszkę. Widzicie? 3 pasiaki. Tu są te 2 świeże. Nie ma ganiania. Jasnego tam wrzuciłem z tego powodu, bo mi się parzył z Rumunką, z tym brzydkim ogonem. Urzyny jutro otworzę. Cały tydzień był zamknięty. Dobra panowie, pauzujemy, coś wam pokażę fajnego. Mam dzisiaj trochę roboty. A budki, że zaraz pokażę wam. Wypieprzać do siebie. Nie mogą być gołębi, zobaczcie. Na zaciepło. Zaraz tu powpadają. Nie mogą być gołębi. Pod zasiągiem. Koguta przywiozłem. Bolka, takiego ładnego, lały się. Tamten mój dostał ode mnie, bo był silniejszy. Przywiozłem moje kury. Raz przywiozł bolek 3, jedną udusił. Dzisiaj przywiozłem 3 i panowie, mam dla was niespodziankę. Coś przy, budki już wstawione. Nie wiem, czy widać. W poniedziałek zamówiłem 10 budek, ale w poniedziałek 3 pan przywiezie. Patrzcie, co przyjechało. Tęskniliście pewnie. Tęskniliście. Są mione. Już krzyczą. Już krzyczą. Kto mnie oglądał, to wie, o co chodzi. Krzyczą. Już krzyczą. Jutro jedziemy w 3. 2 Przemków i ja. Do Płońska. Troszkę mam w głębi. Dam na rynek, zaraz wam pokażę jakie. Się w Tczewie ogarnąłem. Coś fajnego. Podobają się, ale to jest panowie za dużo pracy. Pierwsza liga, ale z drugiego końca. Dla emerytur, dla rencistów. Buciany 2 chodzą. O, jasne, jakiś przywalił. Ta czaposzka w końcu złożyła jajko.
od takiego pasiaka właśnie przywiozłem. Też go puściłem 2 dni temu. Przespały się i rura z nimi. 5 sztuk ja puściłem. Przemek z Nowego Dworu kupił, nie chciał. A te bociany tutaj są. Bo bocian mój nie wrócił. No co zrobił? Nie wrócił. Musiałem załatwić bociana. Samca. Ja tam jestem za bocianami. Z 8 km nie wrócił. A dobrze chodził. Wtedy kogo mam? Każdy trzyma. Dobra panowie, kolega dzwoni, muszę się rozłączyć, to będzie zaraz część dalsza. Witamy panowie. Jestem u mamy. 3. dzień wiosny. W pierwszy dzień wiosny przyleciały, zobaczcie. Są asiory. To tutaj są nasi w takim razie, panowie. Zaczyna się ciepło. Przed chwilą krzyczały klepotą. Dobra, krótki filmik, pozdrawiamy. Jestem akurat u mamy. A tu bociany sobie przyleciały. Pozdrawiamy. 16:30 Elbląg. Jestem panowie po przerwie, musiałem dać pauzę. Koleżka coś chciał. Co tu wam nagrywać panowie? Gołębie nie są ganiane. A ja nie lubię. Muszą pracować, ale daję im. Fory powchodziły. Jestem ciekawy, czy ten bocian, tamta bocianka była wolna, od niej samiec nie przyszedł. Rumuny się sparzyły, ale dam tam tego samca od Budapesztu jasnego, to zaraz idzie do tej Rumunki. I tak to wygląda. No coś tam klepią, zrywają się. Klepią, zrywają się. Panowie, takie coś cudo przywiozłem dzisiaj. 2 są ode mnie tu z Gębnika, od Oli. 12 sztuk takich przywiozłem. Będą na Oliksie. Te różowe skówki, co mają takie tutaj, to są wysyłane już w poniedziałek. O Teo chyba to jest para. Takie cuda przywiozłem. Tam mam jeszcze, oj sorry, tam mam jeszcze parkę. Wszystkie kolory panowie prawie. Jeszcze mam tam czarne, 3 sztuki mam jeszcze na gębniku. Jutro one będą na Płońsku. Na Oliksie też będzie do sprzedania. Jest lepszy, gorszy, ale tu już jest wyższa półka taka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Raz, 2, 3, 4, 5. 14 sztuk. I tam mam 3. To jest ile? 17. Albo jest jeden samczyk wolny, albo samiczka. Ale zobaczcie panowie. Jeden lepszy od drugiego. Jeden lepszy od drugiego. Tego zobaczcie. Mistrzostwo niektóre. Najstarszy jest 17 rok, tak to jest 2021, 19, 18. O tu jest jeden na samej obrączce.
O, to ten jest najstarszy. 16 roku. Ale też dzióbka ryba. Raz, dwa, trzy, cztery, sześć żółtych. Dobra, nie ma co tutaj fajerować. Tu mam takie koczki, jak widzicie, żółte w koronie naniosły się. Telefon marzy coś. Słabo widać. Ale chciałem wam coś pokazać. O, jest ten samiec. Albo mój, nie wiem, który to. Gęby jeszcze nie były karmione, głodne. To zaraz zaniosę. Nagramy jeszcze parę minut. Nie nagrywam, panowie, bo nie ma co... O, już wskoczył jeden. Jeden wskoczył. Młodziaków się kluje. Zobaczcie, ile młodziaków. Zrobiłem taką deskę tam im. Muszę zrobić jeszcze... Światło muszę zgasić. Muszę zrobić jeszcze dwie takie, o, tam gdzie chodzi po belce. To jest dla młodych specjalnie. To jest specjalnie dla młodych. Gołębie bez żarcia i młode. Wszystko odpukać. Taką beleczkę zrobiłem. Czekajcie, zgaszę im światło. No, po co on się palić? Taką beleczkę, ona jest dopiero 3 dni. Rewolucja u mnie. Ten Budapeszt, co był u mnie w domu, to jest tutaj, bo tutaj dostawały środek przygotowany taki specjalny. Zobaczcie, o, jeden czaposz jest przez przypadek. Nawet nie wiedziałem, że tu jest u nich czaposz. Młodziaki wychodzą, pokażę. Idę im rozrobić na mieść trochę. O drugiej jedziemy do Płońska, z Płońska do Łodzi. Kupić auto, busa. Wypieprzać stąd, kurwa. Wypad! Co tu już wskoczyło? Patrzcie, jakie młodziaczki. Zobaczcie, jakie młodziaczki chodzą. Już łażą. Same wyłażą, same włażą. Już żałobnik wskoczył. Żałobnik i jaśniak jeden. Tam jeden jaśniak, pasiak już powskakiwały. Gęby jeszcze nie były dzisiaj karmione. Ogólnie karmię dwa razy, panowie. Jest tego. W niedzielę to ruszę samo. Zobaczymy, jak to chodzi, te młode, jak już chodzą. Już parę goniłem. Tydzień temu. To parę młodych się zrywało, panowie. Że dwa kółeczka robiły. Moja lotniczka, Groszka, ma już młode. Pokażę, jakie. Chyba do zabrączkowania są, bo jej młode już wychodzą, bo ja zabrałem pierwsze jej młode. Tu ona siedzi. Nie wiem, czy ma dobrego samca. Takie jej młode są. Już cztery będą. To są moje lotniczki. O, mój gołąb. Roczniak. Wszystkie loty zrobił. Tu cepelki. Dałem im dwa młodziaki. Nie, jednego. Jednego wyrzuciłem, chyba dwa im dałem. Też do zaobrączkowania. Jedno jajko było puste. Dużo jest, panowie, jajek znowu. Dużo jest jajów. Jajów dużo jest. Teraz będzie duży rzut. Teraz pójdą gołębie dla Bolka. I dlatego takiego pana chciał 20 u mnie murzynów zamówić. To teraz zaobrączkujemy dla niego. I tak jak powiedziałem jemu, tutaj dwie pary mają. Tak jak jemu powiedziałem, czy będzie z kuprem, czy nie będzie z kupra, to ja, ode mnie to nie zależy. Ja nic nie wyrwę. Tak będzie po prostu. No jest parę, zobaczcie. O, z kuprem poleciał. Na 50 sztuk może 5 będzie.
Ale wszystko jest po moich gołębiach, nie ma tam. Bo ten mój stary też ma piórko na przykład, ja mu nie wyrywałem. Widzicie, głodne, głodne. W niedzielę wrócimy, to pomoże mi Przemek zaobrączkować ten z... Dokupił sobie grochów tam. Dobra, panowie, pozdrawiamy. Sobota, jutro może nagramy w Płońsku, do Płońska jedziemy. Idę te neweczki popakuję. Damy im coś jeść. Głodne, głodne. Potem przyniosłem groszkę. Trzy piórka albo cztery macha, tak to jest biały ogon. Wszystko głodne. Zobaczcie, muszą zjeść do końca. Ale prawie zjadły. Przyjdę z wiadereczkiem. Lotnik mój tu grucha, tam w Skoronie. 8 km pęk. Trochę mnie zawiódł ten gołąb, ale upuszczony, już mówiłem, o 16.50. Ale najważniejsze, że jest. Skówek mu nikt nie ściągnął. Zobaczymy, czy ta bocianka się sparzyła w końcu. Sparzyłem. A i pokażę jeszcze cudo nowe przywiozłem. Weszwanca samca. Weszwanca, bo jaszczą mi przeszczę od czerwonej zabrał. Sparzyłem ją z kąciatym, ale stwierdziłem, że żółta, ta co wróciła, co myślałem, że się zabiła. Tu tak długo już parzę deresza, że już nie wiem. Takiego żółtego przywiozłem, 10 zł dałem za niego. Ona pójdzie szybko w parę. Tutaj mam jeszcze takiego żółtego. I tu mam na jajkach. Panowie, na jajkach mam taką. Tu mam na jajkach taką, tam mam żółtego. Tam mam widynki na jajkach, a tu mam werfelki na jajkach. A tu mam werfel na jajkach. Nic nie zabieram, niech sobie siedzą. Nie są jajka, czy nie ma? Są dwa jajeczka. I tu mam jeszcze czarnego. I dla kolegi mam jeszcze czarnego i werfla mam. Tu dla kolegi. A i dwa Budapeszty dzisiaj te przywiozłem. Budapeszty dzisiaj przywiozłem. Ten pojedzie do Płońska, słaby. A ta samiczka jak jest, to zostanie. Oko ma niedobre tylko. Ale ma taka, no nie najgorsza jest. Ale za te pieniądze, tu jest taki koczek jeszcze. Dobra, panowie. Ja działam. Mam trochę jeszcze roboty, muszę trochę narobić. Klatkę tam skończyć. Gołębiom dać pić. Pozdrawiamy. Jutro nagramy coś w Płońsku. Do zobaczenia. Idę żonę pogonić. Niech coś wam nagra. Bo zejdziecie z jej kanału. Nie ma co robić, to niech nagrywa. Będziecie coś mieli oglądać w sobotę. Do zobaczenia, panowie. Patrzcie, jaki karakan. Chodź, 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 chodź. Zobaczcie, zaraz coś wam pokażę, jakie głodne. Wszystkie głodne. Nie ma. Wszystkie są głodne. Nie ma, a i pić im się jeszcze chcę. Chodź, 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 chodź. Też chcesz? Masz. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Głodny, mieszanka taka. Uziaki wychodzą, zobaczcie, widzieliście? Idę im dać. To też głodne. A tego grocha mojego przywiozłem, poleciał.
Budapeszty też nawet są już, jak przez siatkę dobijają się. Nie ma ganiania. Ten ogroch bardzo mocny. Kiedyś sąsiad mi go złapał, ale go wypuścił. Dobra, pozdrawiamy panowie. Będzie około 20 minut. Nie będę zanudzał. Do zobaczenia. Bolka kogut. Pozdro dla wszystkich oglądających.